I chcemy Państwu powiedzieć, że cykl Pytanie na Śniadanie Plus wraca wracamy po wakacjach. To bardzo się cieszymy. Ulubiony cykl, ulubione historie. Przepraszam, Rata, mój ulubiony cykl, właśnie, żebyśmy byli szczerzy. Tak? Oczywiście osoby, które udowadniają, że wiek nie jest żadną przeszkodą, wręcz przeciwnie, może być genialnym atutem, bo taki cykl, w którym osoby po 50 zaczynają właściwie wszystko od nowa i wygrywają. Bo stawiają na pasję na przykład, a dzisiejsza historia jest zupełnie wyjątkowa. Okazuje się, że nawet wieloletnie bezrobocie nie musi oznaczać końca kariery. W końcu możemy się odnaleźć. I mam nieodparte wrażenie, że po tym reportażu nie będę jedyną osobą, której to jest ulubiony cykl, Moniko. Z zawodu jestem sekretarką. Pracowałam kilka lat w firmie handlowo-usługowej. Następnie urodził się syn i już zostałam w domu. Proszę Was, moje kochane dzieci. Zapraszam do jedzenia. Przez praktycznie 10 lat zajmując się dziećmi, a w międzyczasie oczywiście szukając pracy. Nigdzie tej pracy nie mogłam znaleźć, wysyłając setki CV w różne miejsca, chodząc na przeróżne spotkania. Okazywało się, że jednak no są lepsi ode mnie. No zdecydowanie ciężko było, bo jakby to powiedzieć, konkurowałam, mając 40 lat, konkurowałam z młodymi dziewczynami. Mam za sobą bardzo otwartą, zawsze skłonną do jakiejś rozmowy z ludźmi, kiedy tylko właściwie ma okazję. Chwilę nie pracowała, więc trochę ją to pewnie w środku gdzieś tam mierziło, że tego kontaktu z ludźmi jest coraz mniej. Było to trudne, ale tutaj miałam wsparcie w rodzinie, w dzieciach, także jakoś dawałam radę i zaczęłam myśleć, co tu robić. Jaki sobie znaleźć sposób na siebie. Bardzo lubię kontakt z ludźmi, ludzi. W związku z tym tak sobie myślałam, co by tu zrobić, żeby tych ludzi uszczęśliwić w jakiś sposób. To był czysty przypadek, kiedy znalazłam w internecie ogłoszenie, że zwalnia się lokal na Kazimierzu w Krakowie. Poszłam zobaczyć ten sklep. Maleństwo, czarna nora, mało ciekawa, zupełnie nieatrakcyjny lokal. Ale już miałam w głowie, już mi się zapaliło światełko, miałam w głowie, jak on będzie wyglądał, jaki ja mam na niego pomysł i co chcę, żeby w nim było. No i wymyśliłam sobie, że może to byłby słodki sposób na życie. Proszę sobie spróbować, że ja nie żartuję. Naprawdę super smakują bułki. Na przykład jeszcze są bukiety też z cukierką, z lizaku, co ty na prezent polecam. Bombonierka jest gdzieś tam takim sposobem dla mamy, żeby się sprawdzić też na innych pułapach życia. No bo oczywiście była świetną mamą dla mnie i dla mojego brata. A teraz, odkąd jest bombonierka, to widzę, że jest te połacie energii, które mama ma, i kreatywności są cały czas ładowane w sklep. Uśmiech. Do siebie, na siebie, buziaczek, tak jest. Tak się stało, że ludzie pokochali bombonierkę, bo jest to takie miejsce właśnie stworzone specjalnie dla nich, gdzie wchodzą i przenoszą się jak gdyby do innego świata. Do świata bajki, do czasów dzieciństwa, do swoich jakichś marzeń sennych czy temu podobnych i zaczynają być radośni. A czerwony to jest też, proszę bardzo, o, możecie się wymieniać lizakami na zasadzie, że może się wymieniacie tymi lizakami albo trzymajcie sobie razem. Jeżeli myślimy pozytywnie, to oczywiście, że zawsze wszystkie nasze myśli idą w tym kierunku, że się uda i trzeba sobie szukać tego, co się lubi, co lubi się robić. Ja postawiam na kontakt z ludźmi. Tego w ogóle po mamie nie spodziewałam, że będzie w stanie z tego sklepu, którego zdjęcia reklamy wysłała mi na maila, zrobić coś, co niby w tym samym temacie, ale jest zupełnie oryginalne, zupełnie inne i takie tak naprawdę jej. Więc też trochę poznaję mamę od innej strony, odkąd otworzyła ten sklep. I ta strona mi się bardzo podoba. Czy Państwo wiedzą, że to były migdały szczęścia? One spełniają świetnie życzenia.
Ale się słodko zrobiło. No, że nie tylko ja będę wielkim fanem tego cyklu. No, i pani Elżbietę Łyko, dzień dobry, witamy serdecznie. Witamy panią. Właścicielka sklepu Bombonierka Cafe, a także pani Katarzyna Wierzbowska, prezes zarządu Fundacji Przedsiębiorczości Kobiet. Dzień dobry. Udało się, choć to nie był łatwy sukces, co? Udało się, ale było trudno. Co było najtrudniejsze? Najtrudniejsze to było to w ogóle się zebrać. Czyli sam początek. Żeby coś, sam początek, żeby coś wymyśleć dla siebie, żeby mieć jakiś pomysł. Bo jak długo pani była bez pracy? 10 lat. 10 lat bez pracy. 10 lat bez pracy. W momencie, kiedy już syn poszedł do szkoły, ja podjęłam decyzję, że trzeba coś ze sobą zrobić. Nie można, że muszę coś dla siebie zrobić. A największa bariera to było to, co w pani głowie, że ja już nie powinnam? Trudno było. Czy chodziło o rynek trudny, czy o brak pieniędzy? Co było tą największą barierą? Ja jestem osobą bardzo energiczną i lubię, żeby coś mi się w życiu działo fajnego, żeby było wesoło. No i też tak sobie wymyśliłam, że może właśnie będzie to sklep, ponieważ lubię kontakt z ludźmi. Pracowałam zawsze, wtedy kiedy jeszcze pracowałam, to właśnie pracowałam z ludźmi. W związku z tym ten kontakt daje mi taką pozytywną energię. Lubię, kiedy ludzie się uśmiechają, kiedy są zadowoleni. W związku z tym wpadłam na pomysł tego sklepu takiego z niezwykłymi słodyczami. Bombonierka się urodziła w mojej głowie. Ona tam powstała i no był to taki pomysł na moje słodkie życie. Czyli od tego zaczynamy. Zaczynamy od pomysłu, ale pani prezes, no nie ukrywajmy, że potem przed nami mnóstwo barier różnego rodzaju, które trzeba jakoś pokonać. Gdzie szukać pomocy, wsparcia, przewodnictwa? Nasza fundacja zainicjowała działania Sieci Przedsiębiorczych Kobiet. To jest taka społeczność ogólnopolska, która się spotyka w internecie, na Facebooku, ale też na żywo, na różnych spotkaniach i konferencjach. I istnieje po to, żeby wspierać się nawzajem, żeby dawać wsparcie kobietom, które albo już prowadzą swoje firmy, albo chcą je założyć i właśnie piętrzą się przed nimi różne kłopoty. I taka trudność, nie mogę się zebrać, nie wierzę, że sobie poradzę, nie wiem od czego zacząć, jest taką podstawową. Czyli tkwi w nas wewnątrz, w kobietach, nie doceniamy swoich własnych możliwości. I właśnie wtedy działa, wtedy warto się wesprzeć, wtedy warto się spotkać. Warto poznać inne inspirujące kobiety, które odniosły sukces. Czasami popełniły błędy, do których się przyznają, bo to jakoś tak dodaje otuchy, że się da radę i że warto. Z tego się rodzą pewne też koneksje biznesowe, można spotkać klientów, kontrahentów, wspólniczki i bardzo popieramy takie działania i cieszymy się z wszystkich inicjatyw, które ja również wzięłam udział w takim spotkaniu sieci. Byłam bardzo zadowolona, ponieważ miałam możliwość właśnie nawiązania przeróżnych kontaktów nowych, spotkania pań, które już jak gdyby są dłużej w biznesach. Mogłyśmy się wymienić doświadczeniem. Bardzo to są inspirujące spotkania. No dobrze, ale skąd wziąć na przykład ten początkowy kapitał? No bo pewnie wielu z nas się teraz zastanawia, no okej, pomysły to mamy wszyscy lepsze lub gorsze, no ale to wszystko kosztuje od samego początku. Skąd pieniądze? Jak się pani udało? Co to było? Oszczędności? Tu akurat w moim przypadku to były moje oszczędności. Aha. Natomiast wiem, że są różne inne jeszcze możliwości po prostu tutaj, które finansowania. Tak. My uważamy, że nie należy myśleć o biznesie, nie należy zaczynać myślenia o biznesie od pieniędzy. Trzeba mieć dobrze dopracowany pomysł, wizję, dopracować to w szczegółach, a potem szukać źródeł finansowania. To finansowanie można znaleźć u siebie w postaci oszczędności, odprawy, którą się dostało odchodząc z firmy. Można szukać wśród znajomych, można pozyskać wspólników, można szukać instrumentów finansowania w bankach, w Unii Europejskiej, ale zdecydowanie odradzam zaczynanie biznesu od pieniędzy. Warto doszlifować pomysł. Przede wszystkim trzeba sobie pomyśleć o tym, co się lubi. Co mi sprawia przyjemność? Pani to teraz mówi, to brzmi tak lekko i łatwo, ale pani nad tym się zastanawia. Co lubię robić w życiu, prawda? Żeby... I wtedy to jest fajne. Wie pani, że to wcale nie jest oczywiste. To nie jest oczywiste. Nawet jak się ma 50 plus lat. Tak, ale właśnie wtedy dopiero trzeba pomyśleć o sobie, bo wtedy już jesteśmy, dzieci są odchowane, zaczynamy nowe życie i czas pomyśleć o sobie, bo tak cały czas generalnie myślimy tylko i wyłącznie o rodzinie, o dzieciach, o mężu, żeby to się wszystko nam ułożyło, natomiast nie myślimy w ogóle o sobie. Najsmutniejsze są takie historie, gdy ludzie myślą o rodzinie, o mężu i o dzieciach, ale też myślą o swojej karierze i wydaje im się, że kariera idzie świetnie. I ten moment, kiedy nagle nam pracodawca dziękuje, to jest ten moment naprawdę psychicznego załamania, prawda? Bo wtedy czujemy się zupełnie sprowadzeni do zera. Wiele
wiele takich przypadków widzimy wokół nas. Do sieci przedsiębiorczych kobiet przychodzą kobiety w takich trudnych momentach życia. Właśnie czasami wypalone swoją pracą zawodową, a czasami właśnie takie, z którymi się pożegnali ich pracodawcy. I my uważamy, że warto obudzić sobie entuzjazm, taką wolę działania, chęć brania losu w swoje ręce i na przykład obalamy... założenia własnej firmy. Tak, marzenia się spełniają. To jest pięknie powiedziane, ale to wszyscy widzieliśmy, mogliśmy to sprawdzić empirycznie, bo to wydaje się, że to taki wytarty slogan, ale tak wcale nie jest. I piękne jest także to, że start możliwy jest w każdym wieku, prawda? Nie trzeba być w każdej sytuacji. Też wchodząc w ten stereotyp młodym, energicznym. Z wykształcenia, prawda? Zupełnie nie? Nic kompletnie? Zupełnie nic kompletnie nie miałam z tą branżą do czynienia, z tym, że moi dziadkowie prowadzili kiedyś, no oczywiście dawno temu. Dziadek prowadził delikatesy. No może nie wiem, może w genach mam tą żyłkę. Gdzieś tam coś musiało być, na pewno. Pewnie jest. Panie Elu, skądkolwiek by się to wzięło, życzymy sukcesów, życzymy, żeby sukces gonił sukces, żeby biznes się rozwijał. Gdzie się zgłaszamy jeszcze raz, jeżeli potrzebujemy takiej pomocy, pani prezes? Zapraszam do sieci przedsiębiorczych kobiet na Facebooku, na stronie internetowej www.fundacjakobiet i zapraszam na konferencję, która będzie 22 października, adresowana do kobiet, które już mają firmy albo chciałyby je założyć. To będzie konferencja o porażce. Jak porażkę przekuć w sukces, bo czasami popełniamy błędy i namówiliśmy wiele kobiet sukcesu, które od dawna prowadzą firmy, żeby się otworzyły i opowiedziały o swoich niepowodzeniach, jak udało im się stanąć na nogi i zrobić coś jeszcze wspanialszego i lepszego. Więc zapraszam. 22 października, również polecam. Warszawa. I my również zapraszamy. I do bombonierki. Ja zapraszam do bombonierki przede wszystkim. A w ogóle, czy mogę pozdrowić... Może pani jeżeli męża i dzieci, to bardzo żyć. Proszę. Nie, ja chciałam pozdrowić moich ukochanych lubisiów z Facebooka. Proszę, lubisiów pozdrawiamy i zapraszamy państwa na cykl Pytanie na Śniadanie Plus. Tylko w Pytaniu na Śniadanie, tylko w piątki.